just doesn't know. Ten piekarok to jest zabytkowy piec chlebowy. Kiedyś takie piece istniały w zasadzie na każdym osiedlu robotniczym. Ten piekarok jest wybudowany w roku 1900, czyli ma tak naprawdę 124 lata. I teraz tak, do 1950 roku wypiekano tutaj chleb, ci okoliczni mieszkańcy. Ten chleb jest taki sam jakby z piekarni, w której pracuję, tak? Jest ta sama receptura. Wszystko jest to samo, tylko piec jest inny. Mój piec jest opalany gazem, a tutaj, jak Państwo widzicie, drzewem. Mało tego, to jest, no może niespecjalne drzewo, ale nie może być drzewo iglaste, ponieważ ono zawiera żywicę i ten chleb po prostu śmierdział tą żywicą. W piecu mam około 250 stopni teraz temperaturę. Skąd ona się wzięła? No ja już wczoraj tutaj rano byłem, południe, wieczorem i jeszcze dzisiaj rano, czyli 4 razy podkładałem do tego pieca, żeby go na dzisiejszy wypiek napalić. Smak tego chleba zaro mi przypominał dzieciństwo. No, dzieciństwo mi przypominał, bo to było naprawdę... No i no, że mi robili kiedyś takie 2-kilowe chlebki. Nie, bo to do całej rodziny się robiło, to się piekło dużo. No to tak 4 bochenki, nie? No, chleba na cały tydzień, bo to rodzina nie była tak kiedyś mało jak teraz. No bo 4 rodzice, 2, no to 6, nie? No to mama zawsze piekła. Dzisiaj ten piknik ma wymiar ekologiczny. Skupiamy się na prawidłowej segregacji odpadów. Chcemy uczyć tej segregacji poprzez zabawę. Chcemy, żeby to miało atrakcyjny wymiar. Edukujemy zarówno najmłodszych, jak i nieco starszych mieszkańców Rudy Śląskiej. Stąd też przygotowaliśmy sporo warsztatów. W trakcie tych warsztatów robimy torby wielokrotnego użytku. Fajne, fajne, bardzo fajne. A co robisz? No teraz to ja sobie robię swoje igły z tempelkami. Igny, A, C, Y. Próbuję robić stupełki, ale czy mi coś wyjdzie, to nie wiem. Wie pani, dobra sprawa, nie? Tym bardziej pogoda dopisała, żeby wyjść z domu.